naszym kanale. Ja jestem Paweł i dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym poradnikiem na temat układania włosów i porozmawiajmy sobie dzisiaj na temat tego, w jaki sposób wyznaczyć ładny, równy przydziałek, bo myślę, że to jest rzeczą, która często sprawia gdzieś tam na samym początku naszej drogi z układaniem fryzury dość dużo problemów, a jednocześnie, kiedy nasz przydziałek jest taki ładny, równy, estetyczny, to cała nasza fryzura jakoś tak lepiej po prostu wygląda. Więc zacznijmy sobie od tego, po której stronie naszej fryzury ma być nasz przydziałek. I taką zasadą jest to, że nasz przydziałek jest po tej stronie głowy, po której jest nasz wicherek. Czyli jak ja mam wicherek tutaj gdzieś, to wiadomo, że mój przydziałek jest po tej stronie głowy. I wiadomo, no, tym się zajmuje barber, siadamy u niego na fotelu i on to robi, ale myślę, że warto wiedzieć, skąd się to bierze, nie? I na przykład może być tak, że po jakimś czasie, kiedy zmienimy barbera, on może powiedzieć, że ej, no, potrzeba zmienić przydziałek na drugą stronę, bo na przykład ktoś wcześniej wyznaczył go po złej linii. I myślę, że warto wtedy dać się przekonać, jeżeli kiedyś ktoś nam wyznaczył po złej stronie, żeby było po prostu dobrze, bo łatwiej nam będzie po prostu układać te włosy, nie? I ten przydziałek po prostu, kiedy jest po tej stronie włosów, po której powinien być, to od razu będzie nam łatwiej układać włosy i znowu zostanie po prostu już tak przez większość życia. I kolejną rzeczą jest to, gdzie powinien się zaczynać ten przydziałek, nie? I taką, myślę, że ogólną zasadą jest to, że powinien być tam, gdzie jest nasze zakole, w tym właśnie najgłębszym punkcie. Bo myślę, że to wygląda po prostu jakoś tak estetycznie, ładnie. Jest taki logiczny, nie? Że w najgłębszym punkcie zakola zaczyna się linia naszego przydziałka. Także to jest właśnie takie miejsce. I kolejną rzeczą jest to, pod jakim kątem powinniśmy wydzielać nasz przydziałek, nie? Bo ja dawniej miałem tak, że ten przydziałek był troszkę pod mniej agresywnym kątem, nie tak ostrym jak teraz, ale miałem problemy z tym, że często moje włosy po drugiej stronie przydziałka opadały tutaj, nie? I nie rozwalała mi się grzywka, tylko właśnie niszczyły mi się fryzura gdzieś tam w okolicy tego wicherka. I właśnie się okazało, kiedy usiadłem u innego barbera na fotelu, że on zmienił mi właśnie kąt tego przydziałka i się okazało, że fryzura od razu mi się lepiej układa. I to jest taka rzecz, nad którą się można zastanowić. I wiadomo, ja mam teraz tak zwaną symetryczną fryzurę, czyli że nie mam tak naprawdę wyznaczonego miejsca mojego przydziałka i mogę go zaczesywać pod różnymi kątami. Ale jak macie taką właśnie zrobioną fryzurę typowo pod fryzurę z przydziałkiem, to pewnie będziecie mieli go wyznaczonego przez barbera. Więc tutaj, jeżeli macie takie na przykład problemy jak ja wcześniej, że gdzieś tam wam się niszczyła ta fryzura w tym miejscu, to warto po prostu się zastanowić nad tym, że może powinien być troszkę wyżej. To jest właśnie coś, co mi się przydało. I część pewnie z Was tak się zastanawia, no dobra, ale jeżeli jeszcze nie mam zakol, jeżeli moja linia włosów jest taka okrągła, równa, bez właśnie tych cofnięć włosów, to w jaki sposób wyznaczyć ten przydziałek? I myślę, że taką bardzo przydatną zasadą jest to, że nasz przydziałek powinien być w miejscu, w którym kończy się nasze oko. Czyli jak sobie przykładam grzebień, to właśnie za okiem jest moje zakole, mniej więcej tutaj, nie? Czyli się sprawdza, nie? Więc jeżeli jeszcze nie macie zakol, to po prostu wystarczy przyłożyć sobie grzebień i w ten sposób znaleźć tę linię. I czasami jest tak, że barber może nam wyznaczyć ten przydziałek troszkę za wysoko tutaj, nie? Że nie w tym miejscu, tylko na przykład centymetr wyżej. I to jest problemem później, bo bardzo ciężko jest to poprawić, że będziemy musieli dużo czasu czekać, zanim te włosy po prostu odrosną i będzie można te włosy po tej stronie przydziałka zaczesać w tę stronę, nie? Więc powinniśmy na to zwracać uwagę, żeby nasz przydziałek był po prostu w dobrym miejscu. I zazwyczaj właśnie tak robią barberzy gdzieś tam z mniejszą wiedzą, mniejszymi umiejętnościami. Myślą, że fryzura wtedy będzie łatwiej się układała, jeżeli po prostu będzie troszkę wyżej ten przydziałek się zaczynał. Ale no, wystarczy po prostu pomyśleć, w jaki sposób to zrobić, no, sensownie, nie? Bo no, przenoszenie tego będzie problemem. Inną rzeczą jest jeszcze to, czyli tak zwany hard part, czyli że można zrobić, żeby wyciąć tą linię przydziałka brzytwą, nie? I wtedy właśnie mam taką linię tej skóry. Wtedy no, pewnie łatwiej jest znaleźć ten przydziałek,
ale z drugiej strony, jeżeli na przykład chcę później zapuścić te włosy, to będzie to problemem. I też zazwyczaj barberzy, którzy robią hard party, to są ci barberzy, którzy wycinają te przydziałki za wysoko. I później odrośnięcie tych włosów, żeby one były tej samej długości, co reszta fryzury, no będzie bardzo długie, bardzo męczące. I na przykład jeszcze na przykład jest tak, że czasami ci barberzy mogą mieć niedostatecznie dużo precyzji i z każdą wizytą ten przydziałek będzie coraz szerszy i później no, będzie taki goły pasek włosów. I co jeszcze jest gorsze, że te włosy, te odrośnięte włosy na przykład po tygodniu, dwóch od wizyty od barbera, no po prostu to będą już troszkę miałe długości i to też nie będzie wyglądać tak dobrze jak tuż po wizycie od barbera, więc ja raczej odradzam robienie hard partów, to nie jest najlepsze rozwiązanie. Jeżeli nauczymy nasze włosy, w jaki sposób one się powinny oddzielać, jeżeli mamy dobrą technikę i dobre cięcie, to nie ma potrzeby robić po prostu tych hard partów. Dobra, i teraz sobie przejdźmy do tego, w jaki sposób ten przydziałek oddzielić. Jeszcze powiem w międzyczasie, jakiego grzebienia ja używam na co dzień, bo myślę, że też ma znaczenie przy wyczesywaniu przydziałka i generalnie czesaniu fryzury. Ja lubię, kiedy ten grzebień po prostu takie średnio gęste zęby, bo są zęby, grzebienie z zębami dość takimi bardzo gęstymi i no po prostu dla mnie się nie sprawdzają. Są też takie zęby dość szerokie. Myślę, że taki po prostu złoty środek jest jak najbardziej ok. I są też grzebienie z takim specjalnym zębem do oddzielania przedziałka. Wiem, że część osób ich stosuje i używa. Mi się one nieszczególnie sprawdzały, to trzeba troszkę innej techniki niż ja używam. Ale warto powiedzieć, że takie coś jest. No i dobra, zazwyczaj w swoich filmach pokazuję podczas recenzji układanie włosów na oddzielnej przebitce i myślę, że dzisiaj zrobię inaczej i pokażę wszystko, jak układam na żywo i będę pokazywał i mówił jednocześnie. Myślę, że tak będzie Wam po prostu najłatwiej. Więc co, zacznę od tego, że zniszczę moją fryzurę. Ja dzisiaj mam na włosach glinkę Rarecraft Harden. I wybrałem ją dlatego, że po prostu jest bardzo elastyczna, bardzo łatwo mi się nią czesze fryzurę, a jednocześnie też pozwala na restylizację włosów w ciągu dnia bez utraty chwytu. Także dzisiaj jest idealna. No dobra, i mam zaczesane fajnie fryzurę, tak jakbym miał tuż po nałożeniu produktu. I zacznę sobie od tego, że tutaj mam ten skrawek, część fryzury, gdzie będę miał przydziałek i zaczeszę sobie włosy pod takim samym kątem, pod którym, żeby był przydziałek. Więc jeżeli chcę, żeby był przydziałek troszkę właśnie niżej, tak jak miałem dawniej, to mogę zrobić w ten sposób. Ale jeżeli chcę zrobić bardziej właśnie taki wyższy kąt, tak jak przed chwilą miałem, to zaczesuję w ten sposób. I nie przejmuję się też tym, że mam tutaj no, niezaczesane włosy po boku czy na szczycie włosów. Jedyne, co mnie obchodzi, to właśnie ten fragment fryzury. I patrzcie, mamy tutaj takie ślady po grzebieniu. Takie równe, ładne linie. I te linie zaraz wykorzystamy do tego, żeby znaleźć tą linię od mojego zakola do końca mojego przedziałka. Bo myślę, że to jest po prostu bardzo ułatwiająca sprawę. Także znajduję sobie taką linię po przeczesaniu, która mi najbardziej pasuje i myślę, że to będzie ta i odgarnię sobie ją palcami. Patrzcie, już się nam ukazuje powoli nasz przydziałek, nie? I co dalej robię? To wykorzystuję to, że nasz grzebień jest prosty i nasz przydziałek też ma być prosty, nie? I drugą ręką przykładam sobie grzebień do tej linii i patrzcie, od razu nam się wydziela bez żadnego problemu, nie? W paru krótkich ruchach, tak naprawdę da się to zrobić w dwa ruchy, mamy bardzo estetyczny, równy przedziałek. I no, bez problemu, nie? Teraz sobie dokończę fryzurę. Zaczęsę sobie włosy na boku i z tyłu, żeby dokończyć te włosy. Wiadomo, też grzywkę. Ja lubię, jak ta grzywka jest taka uniesiona. Myślę, że to w moim przypadku jakoś tak dobrze wygląda. Więc sobie ją też zaczeszę. I co? Mamy tak naprawdę fryzurę gotową w 2 minuty. Bez żadnego problemu, bo myślę, że to jest właśnie najważniejsze, żeby nie męczyć się z tą fryzurą, nie wiem, na przykład 20 minut w łazience, tylko żeby po prostu ułożyć ją szybciutko
i cieszyć się nią do końca dnia. Także ja lubię po prostu sposoby, które są szybkie, bez takiego właśnie dłuższego męczenia się, żeby tą fryzurę szybko ułożyć, nie? Mamy bardzo ładny, równy przydziałek, fryzura jest szybko zrobiona, bez większych problemów. I jeżeli macie swój inny sposób, który wam się sprawdza i jest inny od mojego, no to śmiało napiszcie w komentarzu, no bo myślę, że na pewno się komuś przyda. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, to bardzo zachęcam was do zostawienia subskrypcji. Jeżeli spodobał się ten film, to zostawcie łapkę w górę i co? Widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!